okazji spotkać się ze Stefanem Helpmansem i jego twórczością. Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych pisarzy nie tylko języka niderlandzkiego, ale w ogóle jeden z najważniejszych pisarzy współczesnej Europy. Zapewne wielu spośród Państwa miało okazję spotkać się już z genialną powieścią Stefana Helpmansa Wojna i Terpentyna, która zresztą dziś i jutro będzie pokazywana w Poznaniu na Festiwalu Malta w wykonaniu Heat Company. Ale Stefan Helpmans to nie tylko pisarz, to także poeta. Zostały w Polsce wydane tom jego wierszy Krajobraz według Karpacia, a potem kolejne powieści, czyli Głośniej niż śnieg, a właśnie teraz ukazała się najnowsza jego powieść, która tak wygląda w wydaniu polskim, wydał ją Marginesy, to jest Nawrócona. No a to, co Państwo słyszeli przed chwilą, to jest sztuka napisana przez Stefana Helpmansa na zamówienie Teatrów Belgijskich, Antygona z Mylendek. I teraz już przechodzimy do rozmowy po tym krótkim wprowadzeniu. Chciałem zapytać na początku naszego gościa, jak to się stało, że zainteresował się Pan tą postacią z dawnego dramatu Sofoklesa, czyli Antygoną. Hello, thank you so much for being here. Thank you for listening to the text. My interest in Antigone is 4 decades old. It's already 4 decades that I try to understand Sophocles. Not only Antigone, but also Medea, Helena, Clytemnestra. Because I think that what is happening with the women in the Greek tragedies is something very, very specific. Every time a woman says no in a Greek tragedy, the phallocratic order tumbles. The patriarchic order crumbles when a woman says no. So, very contrary to what many authors say, I don't think that women are treated unfriendly in the Greek tragedies. On the contrary, they are treated as the turning point in Antigone of the law, in Medea of the family, with Clytemnestra of the marriage and the adultery and the sacrifice of the children and so on. So each time when women come on stage, you have a turning point in the way of thinking of the Greek. There are very many theories about this. So what Antigone is really representing, in short, is that she pleads for the individual interpretation of the law. While Creon, who is the politician, of course, has to plead for the universal application of the law. Now, this is what we see all times again, and now in our time also again. What is your personal morals, and what is the official moral? What is the state moral, and what is your individual heart? What does your heart say when you apply the law? And I've chosen this girl, Nuria, after I had read in some newspapers, and after I had seen on television on BBC that the day after the attacks on London Bridge, which you might remember, with a van killing people, the so many terrorist attack, those imams came on television the day after and they declared, we are not going to bury those terrorists. They do not belong to Islam. They declared that they were not going to bury them, that they did not belong to Islam. And then I thought, this is pure Sophocles. Literally. She's really virtuous, you know, she will do it. Moje zainteresowanie Sophoclesem, tak naprawdę zainteresowany jestem nim od co najmniej 40 lat. I nie tylko Sofoklesem jako takim, ale postaciami kobiecymi w tragediach greckich. Antygoną, Klytemnestrą, Heleną, Medeą. Ponieważ moim zdaniem w momencie, kiedy na scenę wchodzi kobieta i w tych tragediach kobieta odmawia, to ten moment zaznacza upadek porządku. Często jest to porządek patriarchalny.
Wielu ludzi uważa, że kobiety nie są istotne w tragediach greckich. Ja się z tym nie zgadzam. Wielu ludzi uważa, że są traktowane nie fair w tragediach greckich. Moim zdaniem w momencie, kiedy na scenę wkracza postać kobieca, to mamy do czynienia z punktem zwrotnym w prawie chociażby. W przypadku Pita i Mestre na przykład dotyczącym dzieci. W przypadku Antygony dotyczącym pochówku. Kobiety na scenie greckiej tragedii oznaczają zmianę stylu myślenia Greków. Jeśli chodzi o Antygonę, to mamy do czynienia z konfliktem, w którym Antygona mówi o tym, że prawo powinno być interpretowane na sposób indywidualny, przy czym Kreon, który jest politykiem, więc siłą rzeczy, musi mówić o tym, że prawo ma wymiar uniwersalny. Widzimy konflikt między osobistym podejściem do prawa, a prawem państwa. I widzimy też, że często istotne jest zadanie pytania, co nasze serce mówi o stosowaniu prawa. Postać, główną bohaterkę tej tragedii wybrałem po tym, jak dzień później po atakach na London Bridge, kiedy to ciężarówka wjechała w przechodniów, oglądałem wiadomości na BBC i tam usłyszałem, że deklarują, że atakujący nie zostaną pochowani, ponieważ nie reprezentują oni islamu. I przyszło mi do głowy, że jest to tak naprawdę Sofokles w czystej postaci. Co oczywiście każe nam zastanowić się nad tym, a właściwie skonstatować jeden do jednego, że ciągle żyjemy w tej rzeczywistości, którą już dawno temu starożytni Grecy zapisali w mitach i że właściwie wiele rzeczy, które robimy w życiu codziennym, w sztuce, w kulturze, w literaturze, w teatrze, jest niczym więcej jak tylko reinterpretacją tych mitów. I think so. And in trying to think Nuria as an Antigone in Brussels, I realized I was doing something that could shock people because I was asking for understanding for the murdering of the sister of a terrorist. As you know, in our society, we go to psychologists, we go to psychiatry, we go to any sort of therapy when we are mourning, because grieving is one of the most important experiences in life. But when it comes to the family of those terrorists, we think we have no mercy. We say that's what they were looking for. But then she's Antigone, she's a sister. And she's just, he's my brother. And in trying to interpret this, I thought, you fall into a very old theme. Literature maybe is always about the individual against the collectivity. Literature is about the individual who does not suit in the normal law. Literature is about a plaidoyer, a pleading for tolerance for those of who you think they are different and they don't belong. Maybe literature is always in its dramas, in its tragedies, in its novels, in its poems. It's about solitude and the individual who wants to belong. Because Nuria wants to belong. She really wants to. Antigone wants to belong. Medea wants to belong. I wouldn't go so far to say that the terrorists want to belong. Of course they want to belong to something, not what we are wanting to belong to. The literature is always about those old themes, and you are right that in the Greek tragedies, almost all great themes of our literature are already contained. It's already there. And now imagine, ladies and gentlemen, we have 9 or 10 plays of Sophocles left. It seems he wrote 105. What would have happened to our civilization if we would have had them all? It seems they are in Herculaneum, under the lava. Maybe some technology in a few decades, maybe we will find some new. Yeah, and we will again discover it's all already there. And then, it's not too long, I can add something. What I realized is that Sophocles was very radical. He was taking a risk in his time. 400 BC, telling the Greeks, you should have compassion for the enemy of the state. That was very risky.
And I think a writer should always tackle the risky things. Zgadzam się z Tobą. Miałam takie wrażenie, że pisząc, umieszczając Antygonę w Brukseli, będę szokować, bo przecież prosiłem o zrozumienie żałoby kogoś, kto jest siostrą terrorysty. W dzisiejszych czasach żałoba traktowana jest bardzo poważnie. Jeżeli ktoś jest w żałobie, trafia często do specjalistów, do psychiatrów, psychologów, ale zupełnie inaczej traktujemy żałobę wyrażoną przez kogoś, kto należy do rodziny terrorysty. Myślę, że literatura tak naprawdę interpretuje pewne tematy. Przez cały czas zajmuje się różnicą pomiędzy jednostką a kolektywem. Zajmuje się osobami, które nie czują, że przynależą do wspólnoty i prosi o zrozumienie dla tych, którzy nie należą do końca, nie są do końca tacy jak inni. Literatura zawsze była w pewnym stopniu o tych ludziach, którzy nie przynależą do nikąd. Tak Nuria, jak Antygona, jak Medea nie czują, że należą. Choć i myślę, że wszystkie te postaci dążą do przynależności. Nie do końca możemy to powiedzieć na pewno o terrorystach, na pewno dążyli do czegoś, ale aż tak bym nie generalizował. I masz rację w tym sensie, że dzisiejsza literatura porusza tematy, które w dużym stopniu były już omówione i przedstawione w tragediach greckich. Sofokles mówi się, że napisał w sumie 105 sztuk, choć nie wszystkie z nich są nam dostępne. Niektóre z nich gdzieś zostały zaginione w mrokach z historii. I zastanawiam się, jak wyglądałoby dzisiejsze społeczeństwo, czy byłoby lepsze, gdybyśmy byli w stanie przeczytać te 10 zaginionych sztuk Sofoklesa. Dobrze, to teraz ważne pytanie, które myślę ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców Belgii, ale w ogóle dla mieszkańców Europy współczesnej, Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Skoro mowa o ryzyku i o tym, że pisarz powinien stawiać ważne pytania, czy pan się nie obawiał tego, jak ta sztuka zostanie przyjęta w Belgii, w Brukseli, w mieście, w którym pan mieszka, w mieście, które doświadczyło krwawych zamachów terrorystycznych zaledwie kilkanaście miesięcy temu. Z jakim podejściem pan siadał do pisania tej sztuki, dość przecież łatwej, przejrzystej, prostej, nieskomplikowanej. Łatwo możemy to skojarzyć z tragedią tej pierwszej Antygony. No ale okoliczności są inne. Żyjemy w czasach strachu, w czasach, w których wmawia nam się, że Europa za chwilę zniknie, bo terroryści ją przejmą. A pan właśnie wsadza kij w mrowisko. A potem tekst został ogłoszony. I jakie było przyjęcie? In a city where there have been attacks, people are shocked to the bone. But when something cruel happens, stories pop up. And individuals tell stories. In the first days you get the press and the media. You get the stories we know. A city is in shock. So many deaths, the cruelty, the terrorist hatred. But then stories come. And one of the stories that struck me deeply is a Muslim man of 35 years living in Molenbeek has lost his Muslim wife in the attacks in the underground. And this Muslim woman, the mother of his two children, a young family, this woman who was killed was a nurse. She was going to the hospital because she worked as a nurse. This is not the image people have of the terrorist attacks. There were very many Muslims killed because in the underground in Brussels, very many Muslims take the underground. So there were very many moderate, integrated, normal Brussels Muslim inhabitants who were also killed. Now one of these guys, it's called Mohamed Benchiri, has written a book which he has called My Jihad of Love. He was the man of that woman, of that nurse. He stays along with his two children. He's in complete mourning and shock. And he said, I refuse to hate, I refuse to hate, I refuse to hate.
I'm in shock. I will never have my wife again. She was a perfect woman. She was the perfect mother of my children. We are Muslims living here. I was going to my work. I work for the fire brigade, and my wife is a nurse, and we are Muslims. And this little book of his, A Jihad of Love, has been a shock in Brussels and in Belgium, because it told the story of an individual who said, look, that's my fate. I suffer with you. It's not because I'm a Muslim that you can generalize me. It's about my individuality. And that is when I had my first idea of, I could imagine such a girl, such a sister, who says, my little brother, you asshole, you idiot, why did you do that? I don't understand you anymore. I lost you. And it's not those families telling. So if you live in a city that has been suffering such attacks as we, you have to look for dialogue, because hatred will hate, and it will not solve problems. So we have no choice but to try to individualize the things and listen to the stories. And it's really the testimony, the witness of this guy who inspired me to write a Muslim little Antigone. With which I say nothing about what we think about terrorist attacks, but which I do not go into the political debate. I go into the suffering, as the tragedies did. Pierwsza rzecz, która dzieje się w mieście, które doświadczyło ataku terrorystycznego, to to, że ludzie są w szoku. Kiedy dzieje się coś tak okrutnego, natychmiast pojawiają się historie. I najpierw są to historie nam wszystkim dobrze znane. Pojawiają się w mediach, mówią o nienawiści, mówią o przemocy, mówią o tym, kto zginął i ile takich osób było. Ale później pojawiają się historie innego rodzaju. Jedną z takich historii po ataku w metrze w Brukseli była historia napisana przez muzułmanina, który stracił swoją żonę podczas ataku. Była ona pielęgniarką, która właśnie była w drodze do szpitala, w którym pracowała. I ta historia zszokowała Brukselę, bo była to historia pokazująca zupełnie inny wizerunek. Pokazująca, że w tym ataku ucierpieli również muzułmanie. I książka ta nazywa się Jihad of Love, czyli Jihad Miłości. Napisana została przez tego mężczyznę, który utracił swoją żonę w tym ataku, który obecnie jest samotnym ojcem dwójki dzieci i który po trzykroć powtarza w tej książce, że nie będzie nienawidził. Że jego żona była idealną kobietą, była fenomenalną pielęgniarką, że on sam kocha swoją pracę i że jest strażakiem. I w pewnym sensie zszokowała ona mieszkańców Brukseli, ponieważ pokazywała, że muzułmanie również są jednymi z tych osób, na które wpłynęły ataki terrorystyczne. Że autor książki cierpi razem z mieszkańcami Brukseli. I pokazała historię jednostki na tle tej generalizacji, w której oskarżano wszystkich muzułmanów o odpowiedzialność za te ataki. I to w tym momencie zainspirowałem się do napisania historii muzułmańskiej Antygony. Wyobraziłem sobie siostrę, która jest siostrą terrorysty odpowiedzialnego za ten atak, która mówi, bracie, kompletnie cię nie rozumiem, zupełnie cię straciłam, jesteś strasznym dupkiem, jak mogłeś to zrobić? Jeżeli mieszkamy w mieście, gdzie wydarzyła się taka rzecz, to naszą odpowiedzialnością jest szukać miejsca, w których może powstać dialog. Nie tylko odpowiedzialnością, ale tak naprawdę nie mamy innego wyboru. Więc tak wygląda sytuacja, tak wygląda moja inspiracja do napisania muzułmańskiej Antygony. I ta sztuka nie wyraża swojej opinii na temat ataków terrorystycznych. Ta sztuka, ta tragedia opisuje po prostu cierpienie. I teraz sobie taką sytuację wyobraźmy. Dla nas w ogóle trudną jednak do wyobrażenia, tak myślę, że dzieje się w Brukseli, mieście, które nie tylko jest stolicą Zjednoczonej Europy, ale także jest miastem wielokulturowym, w którym spotykają się ludzie pochodzący z różnych części świata, wyznających różne religie, wierzący w różnych bogów,
koegzystują na co dzień, podają sobie ręce, uśmiechają się do siebie albo się ze sobą kłócą i dochodzi do takiej tragedii, za którą odpowiedzialni są terroryści. My żyjemy w kraju, który jest społeczeństwem bardzo homogenicznym i jednak zdecydowanie zwróconym w kierunku, w stronę jednej wiary. Bardzo się boimy tego, a właściwie jesteśmy straszeni tym, że przyjdą innowiercy i zaczną nas w powietrze wysadzać. Utracimy zdrowie, życie, jedność itp. Itd. To co z Pana punktu widzenia, z pańskiego doświadczenia, brukselskiego, belgijskiego, można powiedzieć, może Pan powiedzieć o tej potrzebie dialogu, o potrzebie rozmowy. Czy to działa? Jak to działa? Czy ten dialog przeważa nad nienawiścią, niechęcią, ucieczką od innego, strachu przed obcym? Of course it's the only solution. We talk too little, even in Brussels, because we have had some areas in Molenbeek which have been radicalized. It seems we have not been thinking well about what's happening. When in the 1960s, the great mosque of Brussels was given by our nice, naive Catholic king, Baldwin, for 99 years to Saudi Arabia, nobody could think that they would import containers and containers with Wahhabist and Salafist interpretations of the Quran. And that the open, intellectual, progressive interpretation of the Quran would vanish. We didn't believe that history could get back, but it does sometimes. So this fascistic phase which radical Islam is going through, imagine what happened with Nazism in the Second World War. Not everybody was pro-Nazism. There were also people who were against it. There were intellectuals, they were persecuted, etc. There are in the Arabic world very progressive, liberal thinking people. They have new intellectuals. They also are worried and they also want to move on further and dialogue. But the first thing is, why is it so difficult to have dialogue with those young boys of 16, 17 who leave school, who have a Belgian passport because their grandfathers already came to Belgium, because they are angry. They cannot get the blonde girl. They cannot get the Porsche. They cannot get every riches. And they feel that. So they get into a little criminality very often. That's how it happens. And from little criminality, there is always one of those imams being sent by Saudi Arabia. So what happens in Brussels is a geopolitical planetary problem of politics. And then the only thing you can do is conclude, we have to talk more, we have to reach them, we have to have more education, more attention, because, ladies and gentlemen, we cannot send them back, they are Belgians, they have Belgian passports, they were born in Brussels. And we should think about the question, why is the third generation so angry? Why is that? This is because we as societies in the West, we have not paid enough attention to what could happen to them. So the only answer is more school, more dialogue, more information. And I hope it works. I hope it really works. I'm very interested in Molenbeek these days. Molenbeek is moving. There are young Muslim actors. There are young Muslim writers. They're moving. It's coming. So, you know, I have no choice than to try to be positive. Because if I'm negative, I'm on the side of the haters, and it doesn't work. We have to be pragmatist, and to be pragmatist is to leap in faith. To make the leap into faith. Jeszcze dopytam, a potem przetłumaczymy całość. Okay, but this kind of thinking... Nie? Chce Pani przetłumaczyć, dobrze? Chciałem tylko zapytać, czy to mniejszość, czy większość? It's a minority thinking it because populist parties are very strong in Flanders. But because they have no solutions, hatreds can be preached for 10 years or something, and then people begin to see this doesn't work. So I think that
Hatred is like a huge fire, it burns out. And then people have to think, if this is not a solution, what will we do? So of course, I know that tolerance is a difficult thing to sell. But if I stop believing that we can sell it, why do I live and why do I write? Why am I a citizen if I don't believe that we can change it? Because the other side, the negative side, has no solution. And if you don't want civil wars in Europe, you have to go on to talk with them. Also in Paris, in the banlieues in France, you have to give them more chances. You have to think our social rights again. How we will divide riches, how we will organize the societies of tomorrow. Because I do believe when I go to New York or to London or to Paris, there you already see that world. People are mixed all over. Whether they wear a shadow or not, nobody cares anymore. They're moving, they're working together. And I believe if you look at those great metropoles, you see the world of tomorrow. And the only way is to try to see what is happening in those great cities. And then we can also talk about cities and nation states, because that's a very important item. Moim zdaniem jedynym możliwym rozwiązaniem jest dialog. I nawet w Brukseli tego dialogu było za mało. I nawet w Brukseli mamy dzielnice, które się zradykalizowały. I myślę, że kiedy w latach 60. ubiegłego wieku król Baldwin zgadzał się na to, żeby wielki meczet był pod kontrolą Arabii Saudyjskiej, to nie przewidział tego, jakie efekty to będzie miało i jak bardzo potrafi się zradykalizować interpretacja Koranu w pewnych rejonach. Ale z drugiej strony musimy przypomnieć sobie, jak to było przed II wojną światową, bo przecież nie wszyscy wówczas popierali nazistów. Byli ludzie, których martwiła sytuacja, byli ludzie, którzy byli zdecydowanie przeciwko tej idei. I podobnie jest w państwach arabskich. Są Arabowie progresywni, którzy martwią się rozwojem sytuacji i którzy przeciwstawiają się rozwijającym się ideologiom. Ale nawet dzisiaj to pytanie, w jaki sposób ten dialog nawiązać, w jaki sposób rozmawiać z tymi członkami społeczeństwa, którzy się radykalizują. A są to przede wszystkim 16-17-latkowie, którzy mieszkają w Brukseli, którzy mają paszport unijny, którzy są niezadowoleni, bo czują, że nigdy nie będą mieć tych niesamowitych samochodów, które widzą w telewizji, czy nie udaje im się umówić na randkę z blondynką, to ci właśnie nastolatkowie często zwracają się w kierunku przestępczości i to ich gniew może wykorzystać zradykalizowany imam. Więc mamy tu do czynienia z problemem władzy. Moim zdaniem rozwiązaniem nie jest przede wszystkim odesłanie ich z powrotem, skąd przyszli, bo oni przyszli z Brukseli, mają brukselski paszport, są trzecim pokoleniem mieszkającym w Belgii. Pytanie prowadzące nas do rozwiązania tej sprawy to jest przede wszystkim, dlaczego to trzecie pokolenie mieszkańców jest tak złe i tak negatywnie nastawione. A odpowiedź moim zdaniem kryje się w tym, że niewystarczająco wiele uwagi poświęciliśmy tym kwestiom i nawiązaniu dialogu. Oczywiście ja z mojej strony myślę, że mam nadzieję, że więcej dialogu to będzie rozwiązanie. I nie mogę powiedzieć, że nie mogę przyłączyć się do tych, którzy mówią, że dialog nie działa. Nie mogę przyłączyć się do tych, którzy głoszą nienawiść, bo moim zdaniem jest to czas na skok w wiarę. I odpowiadając na pytanie, tak, jest moje zdanie, to jest zdanie mniejszości, bo bardzo często, jeżeli ktoś mówi mową nienawiści, to ta mowa się przyjmuje. Ale z drugiej strony często teraz ludzie będą sobie zadawać pytanie, od tylu lat słyszymy mowę nienawiści, co to tak naprawdę rozwiązuje? Myślę, że nienawiść jest trochę jak taki wielki pożar, który w końcu się wypali. I myślę, że tolerancja jako pojęcie, to jest pojęcie, które się trudno sprzedaje. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy być obywatelami nowoczesnego świata, to musimy wierzyć w to, że zmiany mają sens. Musimy patrzeć na to, jak wygląda nowoczesny obywatel, czy to Paryża, czy to Brukseli, czy to unijny. I musimy myśleć w tych kategoriach, jakie rozwiązania pomogą nam stworzyć społeczeństwo jutro.
chociażby redystrybucja zasobów czy zwrócenie uwagi na problemy związane z dostępem do pracy. Przecież wszystkie wielkie metropolie to metropolie, w których mieszają się najróżniejsze rasy i najróżniejsze wyznania. To teraz, bo trochę mam takie wrażenie, że rozmawiamy o świecie, którym zbyt mało znamy, ponieważ nasza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Żyjemy w kraju, który nie był krajem mającym kolonię. Nie mamy tutaj ludzi, którzy w dużej liczbie wyznają inną wiarę, inną religię. Jesteśmy w dużej mierze jednakowi, jednacy, my tutaj w Polsce. I przez ostatnie 2-3 lata w tej części Europy dużo mówi się o strachu przed innymi, o strachu przed uchodźcami, o właśnie strachu przed wyznawcami islamu, którzy docierają do Europy, często uciekając przed wojną. 2 dni temu węgierski parlament podjął decyzję o wpisaniu do konstytucji zakazu pomocy uchodźcom. No a kwestia przyjmowania uchodźców czy nie w Polsce była jednym z głównych tematów kampanii parlamentarnej w roku 2015. Wzbudzono strach przed imigrantami, przed obcymi. Pan ma inne doświadczenie jako mieszkaniec wielokulturowego kraju, wielokulturowego miasta. I chciałem zapytać paradoksalnie, a może nie, o korzyści, jakie z tego płyną. Co daje życie w wielokulturowym społeczeństwie, w wieloreligijnym społeczeństwie? Czego to uczy? In the first place, of course, I will not have an opinion on Polish politics. It's not my affair. You can't look at the situation as if we had the choice. We had this immigration because in the 60s we had a different history from you. There were great advertisements in the desert in Morocco, in Tunisia, in Algeria, come to work in Europe. We asked them to come, as we asked the Greeks before, as we had the Turkish before. It's the industry which needed them. But nobody foresaw the problems it could also bring along. But in the first place, the immigration was an economic thing. And the cultural thing came in second place. So I don't need to have an opinion whether it's good or not. It's reality. You don't ask whether it's an advantage to have sun or rain. It's different. And I don't have a message. I don't want to have a message because I'm a writer. And a writer should not moralize. I'm not a priest. I'm not a preacher. I'm not a moralist. I just want to think about the suffering of people in my time. Just as I've been thinking about the suffering of Europe 1,000 years ago in this book, which is about a Christian girl who falls in love with a Jewish boy. And they flee 900 kilometers through France in the 11th century. And they come to my little village in Provence where I have a house. And they live there. And her husband is killed by the Crusaders. And her letter of recommendation is found in Cairo in Egypt. 1,000 years ago, ladies and gentlemen, the heroine of this book has been a fugitive like we see them now. Why should I have an opinion on it? Why should I moralize on it? I know only one thing, that if you have a baseline for your morals, it's avoid violence, if you can. And that's my baseline for civilization. Avoid violence. And if you want to avoid violence, avoid what comes before violence, hate. Avoid hate and you will avoid violence. Avoid racism and you will avoid violence. We know very much in Belgium, it's almost a joke. An old racist comes in Brussels and there's a young guy and it's a Moroccan. And he talks for the first time in his life with a Moroccan and says, oh yes, but that's a nice Moroccan. Because it's the first time he talks to one. And it was a friendly guy, but maybe it's an exception. No, that's how we are. We are all a bit, you know, we have to learn, and it's a learning process. And if Poland decides not to step into the solidarity to solve the European problem, okay.
That's what we see. It happens with Orbán in Hungary, and it happens with Kaczyński with you. They say, no, we will not help. Which means Italy and Spain and Greece have to solve the problems alone. But then I have a question for Poland. Why do you want to belong to Europe if you don't want to help to solve the problems we have? Because Europe, for me, is an idea of solidarity and moving together. That's a question. I'm not going to answer it. It's a question. We have to, Europe has to move together. Brazil, India, China are rising. America is going down. That's very clear. But the new economies are coming. There's a new world coming on. Europe has to be strong and one. And also this, you cannot go back in history and say that we are all nation states caring for ourselves. Because economically speaking, we cannot. We are dependent on each other. Trump will also feel it. He cannot do without the Atlantic bond. And he will know it after a while. In this open world, it is of no use to the future to shut yourself up. The only practical, pragmatic solution is to accept the world as it is and to move forward together, I think. And I'm preaching and I hate preaching. That's your fault. Po pierwsze, nie będę się wyrażał na temat polskiej polityki. Natomiast myślę, że kiedy mówimy o imigracji, o uchodźcach, to nie możemy o tym mówić w kategoriach wyboru, bo to nie jest tak, że mamy wybór. Przede wszystkim Belgia ma inną historię. W latach 60. w Maroku czy w Algierii były wręcz plakaty zachęcające Marokańczyków, Algierczyków do tego, żeby przyjechali. Wcześniej były takie plakaty ogłoszenia w Turcji, w Grecji, ponieważ potrzebowaliśmy siły roboczej. Potrzebowaliśmy ich wtedy, ale nie przewidzieliśmy, jakie problemy to może spowodować później. I moim zdaniem to nie jest tak, że możemy mieć opinię, czy imigracja jest dobra czy zła, bo po prostu jest to nasza rzeczywistość. To przecież nie pytamy, czy to jest dobrze, że w ogóle deszcz pada, albo że słońce wschodzi. I nie będę też moralizował, bo nie jestem księdzem, jestem pisarzem, a to nie, moralizowanie nie jest rolą pisarza. Rolą pisarza jest pisanie i ja akurat piszę o ludzkim cierpieniu. Moja ostatnia powieść, Nawrócona, mówi o chrześcijańskiej dziewczynie, która zakochała się w żydowskim chłopcu w XI wieku. Uciekali, trafiając koniec końców do niewielkiej wioski na Prowansji, tam gdzie ja mieszkam. I po tym, jak mąż tej dziewczyny zginął podczas krucjat, ona udaje się do Kairu jako uchodźca. I myślę, że to jest właśnie kluczowe w tej historii, że ta dziewczyna z XI wieku znalazła się w podobnej sytuacji jak wiele osób obecnie. Myślę, że jeżeli mówimy o moralności jako takiej, to ja nie będę mówił, co jest dobre, co jest złe. Natomiast jeżeli mamy gdzieś narysować linię tej moralności dla cywilizacji, to byłoby unikanie przemocy. A jeżeli chcemy postawić sobie za zadanie unikanie przemocy, to musimy również unikać rzeczy, które do przemocy prowadzą, czyli nienawiści. Jest to taki proces. Musimy pamiętać, że to, że Polska, jeśli Polska zdecyduje się nie przyłączać do innych krajów, które radzą sobie, które przyjmują imigrantów, które przyjmują uchodźców, to jest to wybór, którego ten kraj, którego Polska dokonuje. Ale musi zdawać sobie sprawę z tego, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli Polska decyduje się nie pomagać w kwestiach związanych z przyjmowaniem uchodźców, to zostawia bez pomocy inne państwa, takie jak chociażby Grecja. I decydując się na to, musimy zadać sobie pytanie, jeżeli nie chcemy pomóc, kiedy pojawia się problem, to z czego wynika nasza chęć bycia w Zjednoczonej Europie? Przecież Europa, moim zdaniem przynajmniej, Zjednoczona Europa to jest taka struktura, która ma służyć wzajemnej pomocy i wspólnemu rozwiązywaniu problemów. Widzimy teraz wzrost wielu gospodarek, takich jak gospodarka Brazylii, Chin czy Indie, może nie Stanów Zjednoczonych. Europa, żeby konkurować z tymi gospodarkami, musi być silna, a tę siłę odnajdziemy współpracując ze sobą. Nie ma takiej opcji, że cofniemy się do historii, kiedy wszystkie państwa były oddzielne i oddzielne narodowo.
I myślę, że nie tylko my bardzo szybko zdamy sobie z tego sprawę, ale również Donald Trump zda sobie bardzo szybko sprawę z tego, że izolując swoje państwo nie osiągnie żadnych ze swoich zamierzonych celów. I tak naprawdę jest to kwestia praktyczna, choć może faktycznie moralizuję, czego nie znoszę. Nasza przyszłość, nasze rozwiązania sprowadzają się do tego, że powinniśmy trzymać się razem. Ale wrócę do pytania, które potem przykryłem kolejnym, dlatego pewnie nam umknęło w tej części rozmowy. O te pozytywne strony, o pozytywne cechy życia w wielokulturowym społeczeństwie, w wieloreligijnym społeczeństwie. Co to panu jako człowiekowi, jednostce dało? Again, I answer again. I don't know whether there are advantages. What do you want me to tell? That it's nice that you have to buy 10,000 Muslims? What do you want to hear? Of course I don't know whether it's an advantage. It's my reality. It's difficult. It's more difficult than living alone and isolated. It's far more difficult. I think about what did you opens my world. What did you learn from them? I learned from it that my culture is not an absolute thing. I learned this satanic thing that populists warn you for, cultural relativism. I learned that my culture is relative. Eeps. And I learned that it's not only the only truth. There are other truths to be found in the world. So, I don't know whether it's an advantage, but anyhow, as many people in Brussels, I began to read more Arab literature, for instance, which I didn't know. It's very interesting. They have fantastic poetry. They have such a music in the poetry that already, ladies and gentlemen, in the Dutch poetry in Holland, there are poets who are Lebanese background, Moroccan, Algerian background, and they write in Dutch a completely new poetry, which we don't write. They change my language because they have other metaphors, other allegories, other techniques. So in art, it's very interesting. In society, it's sometimes very difficult. And it will cost money to integrate them. But okay, they are my compatriots. See? So I don't know whether there are advantages. But I know it's an advantage to accept reality and to learn to do it in a positive way. But now, you know, ladies and gentlemen, I'm a writer. I like to talk about literature. I'm not a politician. I'm not a prophet. I have no solutions for you. I have a mentality and I leap into faith. That's what I try to do. I'm an artist in the first place. And it's the politicians who have to change their mentality. And then the question could be, can we have influence on the politicians? I don't know. I think you, the people, have much more influence than we can as artists. But we as artists can maybe help change mentalities, help make shades of meaning. And in the first place, my Bible is to create beauty. If you have seen The Girl here, read by a fantastic actress, which I thank with all of my heart, how she has done it with so much emotion. And you see the solitude of the character she lets speak. That is what art is about. It's not about the moral conclusion. It's about whether you were touched by the beauty of a text about sadness. That's in the first place. And if, you know, when writers try to be moralists or prophets, they're not interesting. Then we fall into slogans. And I don't have any solution. And I don't know whether it's an advantage. I just know that I try to live in my world with my eyes open. And to avoid violence and to create beauty. So if the baker bakes his bread and if the man who sells cars makes that the cars are okay and if the politicians do their job and I do my job, we all do what we need to do. In society, there's never one solution. There's always, you know, there's a very beautiful sentence of Kierkegaard where he says somewhere, you know how far your morality goes? So far as you can walk on foot in a day. That's your morality. Try to do what you can do. Don't generalize, but just specify.
And I think literature is also about this: specify the morals, don't generalize the morals. And maybe then you could say, yeah, maybe it's an advantage to live in such a world. Because I think it's interesting. My son is 21. Many of the girlfriends he knows from his study are from Maghrebine background. To him, to his generation, it's completely normal. He doesn't even talk about it. It's normal. He lives already in that world. So, that's all I can say. Is it an advantage? I don't know. Maybe it's a privilege, rather. Not a privilege either. I would be arrogant if I think I have a privilege that you don't have. I would be very arrogant. I think it's interesting. It's interesting to live in it. And it changes you. I think I'm changed, yes. I come from a smaller province town, Ghent. And by moving 20 years ago to the neighborhood of Brussels and living more in Brussels, I think I've changed. That's true. Yeah. I'm not afraid anymore. And I think anxiety is one of the greatest phantoms. Marx said there is a phantom going through Europe. Well, there is a new phantom going through Europe. It's called anxiety. It's shitting in your pants for the stranger. And if you lose your fear and your hate for the stranger, you will be more happy yourself. I znowuż na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, czy są zalety, czy wady. To jest po prostu fakt. Jest to na pewno trudny fakt. Nauczyłem się z tego, że nasze społeczeństwo, moje społeczeństwo tak się zmieniło. Nauczyłem się pewnego pojęcia, które uważane jest za takiego trochę upiora, a mianowicie kulturalnego czy kulturowego relatywizmu. Nauczyłem się, że moja prawda nie jest jedyną możliwą prawdą, że istnieją różne prawdy. Ale z drugiej strony czytam też więcej poezji. Poezja osób, które mówią również po arabsku, ma zupełnie inny wydźwięk, zupełnie inną melodykę. I w obecnym pokoleniu pojawiają się już poeci, którzy piszą wiersze po niderlandzku, ale jednocześnie z tym niesamowitym rytmem, które daje im również pochodzenie z Libanu czy z Algerii. To jest zupełnie nowy fenomen i mój język dzięki temu się zmienia. Zmienia się, dodają, ci ludzie dodają nowe metafory, dodają nowe techniki. Więc zdecydowanie, jeżeli coś korzysta na społeczeństwie multikulturowym, jest to na pewno sztuka. Ale z drugiej strony dla społeczeństwa jest to trudne i jest to coś, co wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, aby wzajemnie móc zintegrować wszystkie grupy obywateli. No ale jeśli zadajemy sobie pytanie na temat tego, czy to jest trudne, musimy sobie odpowiedzieć, że nawet jeśli, to mówimy tu o naszych współobywatelach. I mówiąc o nich, musimy po prostu zaakceptować rzeczywistość, że to są ludzie, którzy mieszkają z nami. I nie jestem politykiem, nie jestem też prorokiem, nie mam gotowych rozwiązań, mogę tylko powiedzieć, że powinniśmy wykonać skok w wiarę. Natomiast osoby, które powinny mieć te rozwiązania, to są politycy i nawet jeśli pisarze nie są do końca w stanie wpłynąć na zdanie polityków, to na pewno jesteście w stanie wpłynąć na zdanie polityków państwo głosujące. Ja tylko mogę przez swoje prace pokazywać piękno. I tu chciałbym podziękować również aktorce, która dokonała czytania mojej sztuki, ponieważ to ona właśnie pokazała piękno kryjące się w tym smutku i w tym odosobnieniu. Sztuka nie ma przekazywać moralnych jakichś informacji. Sztuka ma na celu sprawić, że będziemy w stanie odczuć piękno. Ja staram się pokazywać to przez moją sztukę, pokazywać te zasady unikania przemocy i tworzenia piękna. Kierkegaard mówił, że ma takie powiedzenie, że ludzka moralność kończy się w momencie, czy sięga tylko tak daleko, jak daleko jesteśmy w stanie dojść na piechotę w ciągu jednego dnia. Ja myślę, że jest to bardzo słuszne, bo tak naprawdę moralność jest kwestią bardzo indywidualną.
Moralność to jest coś, co każdy indywidualnie o czym każdy indywidualnie decyduje. Mój syn na przykład ma lat 21 i bardzo wiele z jego przyjaciółek to są dziewczyny pochodzenia muzułmańskiego i dla niego to nie jest rzecz dobra albo zła, to jest po prostu rzeczywistość, w której funkcjonuje od zawsze. Więc nie wiem, czy możemy mówić o zaletach. Nie wiem, czy możemy mówić o przywilejach, bo przywilej multikulturowości to strasznie arogancki termin. Ale z drugiej strony myślę, że jeżeli mogę mówić o swoim doświadczeniu, to ja pochodzę z niewielkiego miasteczka Gent. 20 lat temu przeprowadziłam się z niego do Brukseli i nauczyłam się bardzo wiele w tym czasie, kiedy mieszkałam w Brukseli, w tym zróżnicowanym społeczeństwie. Przede wszystkim pozbyłam się lęku, a lęk jest jednym z takich upiorów wiszących obecnie nad Europą. Jeżeli pozbędziemy się lęku, jeżeli pozbędziemy się nienawiści, to myślę, że będziemy w stanie żyć znacznie bardziej szczęśliwe życie. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach Festiwalu Malta jutro będzie można zobaczyć teatralną adaptację genialnej powieści Stefana Helfmansa Wojna i Terpentyna. Ci spośród Państwa, którzy tę książkę czytali, na pewno się ze mną zgodzą, że to jest wyjątkowo mądra i poruszająca powieść. Mamy już na język polski przetłumaczone kilka tekstów naszego dzisiejszego gościa, ale chciałbym, byśmy ostatnie minuty rozmowy, zanim oddam Państwu głos, bo być może będą pytania do naszego gościa z Brukseli. Chciałem zapytać o to, jak Pan dotarł do tej historii, która opisana jest w Nawróconej. No bo to jednak jest ogromne szczęście pisarza znaleźć taką historię i móc ją opowiedzieć. Yes, I'm still amazed how stories come to a writer. I tend to say these days, it's not me who finds stories, it's the stories that find me. How this story came to me is almost surrealistic. Right? I bought a house in France. I wasn't rich, I'm a writer. So I bought an old house in a small village somewhere against a rock in the south of France with my wife Sigrid. And we, little by little, when we had a bit of money, we restored the windows or we restored some steps or, you know. Little by little, it became an old, nice house to live in summer. And then, after a few years, I got a scientific article given to me by somebody living in that small village in Provence. And he said, you have to read it. It's a story about us. And he couldn't read it because he didn't read English. And I read it, and it was such a fantastic story I heard. It's about a manuscript which is printed in the book. If I'm lucky, I can find it here in a few. Yes, here it is. You can't see it, of course. It's just a spot for you. But this is an old manuscript of 1,000 years old. It is found in a synagogue in Cairo in the 19th century. And it tells about that Christian girl who falls in love with a Jewish boy, and they flee together. It's like Romeo and Juliet 1,000 years ago. And they go to Narbonne, where she marries him, but the knights of her father look for her, so she must have been a very rich girl from a wealthy family. I found out that she was a Viking girl, because there were very many Vikings in Rouen at that time. And they flee to be secure, they flee to that small village where I have my house. This is crazy. So she has been a neighbor of mine 1,000 years ago, and the manuscript, her letter of recommendation, is found in Egypt. So I thought, what is this? A blonde, blue-eyed, Scandinavian Viking girl ending as a Sephardic Jew in Cairo 1,000 years ago, crossing the Mediterranean in a boat? Hello? Is this about today or is it about 1,000 years ago? So I started digging in the story, doing my research, and I discovered a world, ladies and gentlemen, that was moving so much as our world now. There were maybe the same discussions as we're having now about strangers in society, because everything was moving. And then come the Crusades, which fucks up all of the social order in Europe, which fucks up the social order in Arab world.
changes all of the planet and geography and mentality and religions. So I thought I have to tell this story. And I just focus on the girl. It's a love story. You can read it as a love story, but it's a cruel love story because the fate of the girl was, of course, not very happy. Her man dies in a pogrom made by the Crusaders in my small village. So I even went to look in the rocks. Are there ruins of 1,000 years ago? Yes, there are, because the French don't care about their monuments. They leave it as it is. So I found stones and traces of a synagogue in the rocks that nobody knew about. So it was, you know, like a detective to me. It was like a thriller to find this story. And just to tell the story, and again, I don't moralize. I just tell you a very beautiful, very sad story of a girl from my village in Provence. That is what Navruchona is about. Ze mną to jest trochę tak, że nie szukam historii. Historie przychodzą do mnie i zawsze się śmieję, że tak naprawdę nie muszę żadnej historii szukać, one wszystkie przyłażą. Ta historia zaczyna się od tego, że kupiłem dom na Prowansji. To był stary dom, ponieważ nie jestem bogaty, jestem pisarzem. I zabraliśmy się za renowację tego domu krok po kroku, odnawiając okna, odnawiając drzwi i ściany, aż finalnym efektem był bardzo ładny dom, w którym możemy spędzać lato. Ale w pewnym momencie przyszedł do mnie jeden z sąsiadów z artykułem wydrukowanym naukowym po angielsku, którego nie był w stanie przeczytać, ale kazał mi przeczytać, ponieważ powiedział, że historia opowiada o nas, właśnie o tej wiosce. Przeczytałem ten artykuł, był on fenomenalny, opowiadał niesamowitą historię manuskryptu sprzed 1000 lat. Manuskryptu, który znalazł się w synagodze w Kairze w XIX wieku i opowiada on historię chrześcijańskiej dziewczyny, która zakochała się w żydowskim chłopaku i razem zdecydowali się uciec i pobrać. Czyli tak naprawdę ówczesna historia Romea i Julii. Musiała być to dziewczyna bogata, z tego co udało mi się dowiedzieć, to była to córka czy potomkini wikingów bardzo bogatego rodu i szukano jej, więc ukryli się, ta para ukryła się w tej właśnie wiosce, gdzie ja kupiłem dom. Natomiast manuskrypt, który stanowił jej list rekomendacyjny, został znaleziony znacznie później w Kairze w Egipcie. I tak sobie pomyślałem, że ta biała, błękitnooka blondynka, która wyszła za Żyda i uciekała, aż trafiła do Egiptu, to jest niesamowita historia i tak naprawdę trudno sobie zadać, możemy sobie zadać pytanie, czy to jest historia, która działa się niedawno, czy to jest faktycznie historia sprzed 1000 lat. Kiedy zacząłem badać ten okres, okazało się, że świat przed 1000 lat przedstawiał przed sobą bardzo wiele z tych samych pytań, które stawiamy przed sobą obecnie. Że toczyły się bardzo podobne dyskusje, że ludzie przemieszczali się, zmieniali kraje zamieszkania. Były również wówczas, miały miejsce krucjaty, które rozpieprzyły porządek świata społeczny, religijny i zmieniły kompletnie mentalność ludzi. I wtedy doszedłem do wniosku, że muszę tę historię opowiedzieć. Fundamentalnie jest to historia nieszczęśliwej miłości, ponieważ ukochany ginie, znaczy jest zamordowany przez krucjatę, która przechodzi przez tę wioskę. Co więcej, jeszcze w tej wiosce można znaleźć ruiny, zresztą ja, bawiąc się trochę w detektywa, znalazłem ruiny i pozostałości, ślady tych krucjat. Więc moim zadaniem jako pisarza nie jest moralizowanie i mówienie o moralnym wydźwięku tej historii. Ja tylko chciałam opowiedzieć piękną, smutną historię dziewczyny, która mieszkała 100 metrów od mojego domu w pewnej wiosce na Prowansji. I to właśnie, tę właśnie historię opowiadam Nawrócona. Myśmy dzisiaj zaczęli nasze spotkanie ze Stefanem Hermansem od rozmowy o mitach i o przepisywaniu mitów i o tym, że właściwie wszystko już zostało opowiedziane wieki, wieki temu w starożytnej Grecji, a teraz szukamy nowych możliwości opowiedzenia historii o człowieczeństwie. To jeszcze się Państwu i Stefanowi Hermansowi przyznam, że kiedy czytałem Nawróconą, tę najnowszą jego książkę, to często miałem gęsią skórkę albo dreszcze, bo historia, którą opowiada w tej książce, która się przecież wydarzyła wieki, wieki temu, pozbawia nas takiego komfortu myślenia o tym, że jesteśmy wyjątkowi,
i że żyjemy w jakichkolwiek wyjątkowych czasach, bo to się wszystko jak koło powtarza. I think it's like a circle, indeed. Yeah. And knowing such stories and researching, in a way, is a comfort that you know we're not special. We don't have special problems, as you say. We have problems of all times. It has practically always been difficult to live together with people different than you are. Always been. And people have always been moving and migrating. And there has always been quarreling about which God is the good God. It's most of the most tragic story, maybe, is the story about God. It's the only thing we cannot prove. It's the only thing for which we have killed millions and millions and millions in history. Because we cannot prove it. This is tragical. That religions cannot exist one next to the other. And that's because they are monotheistic. The Greeks were not like that. Their gods were a bunch of crooks, criminals on the mountain, fucking every little girl they saw passing. And drunk all the time. And drunk all the time with Dionysus. But they were like human beings. So they didn't have to say, our God is the good God and your God is the bad God. This is the most shameful thing in human culture. That we quarrel and make wars about something you cannot prove. To me, it's okay to believe in God, but it's not okay to think that you have the right to tell others what they should do. And this is maybe what I've learned too in Brussels. You can live with everybody, but don't try to convince others. Believing is a personal question. It's not a question of politics, and it's not a question of institutions. It's your relation to something you believe. You have my respect for that. But please don't try to convince the others. Try to respect them in their culture. Because otherwise God is the greatest counselor in the brain of humanity. And this is what the myths also learn us. Beware when you get fanatic. The blood will come on your own head. That's what the myths tell. Because the myths are politics. The myths are telling us how to live in the polis. Polis is the Greek word for the city. And the myths have been told to learn to live in the polis, to do politics. Politics mean how to govern the city. They are practical. They learn you what you should not do and what you can do. And this is very interesting. And this is what literature is always doing. And this is also what I try to do. The only thing I really want to do is write a beautiful poem, write a beautiful text, write a beautiful story that hopefully will move you. And I see very many readers that tell me, I was weeping reading it. And I said, you know, I was shocked when I wrote it. I was myself shocked in researching what could have happened to that poor girl. And she's a girl of all times. And that's why we have literature. We were talking about Hamlet today already. All of those figures, Don Quixote, Hamlet, Macbeth, Odysseus, Ulysses, they live forever because they are models of how we should behave. And you can always tell new stories with the old stories, I think. Tak, historia kołem się toczy i z jednej strony jest to takie komfortowe uczucie, że sytuacja, w jakiej znajdujemy się teraz, to nie jest sytuacja jakaś niezwykła, bo przecież ludzie zawsze uważali, że jest strasznie trudno mieszkać razem z innymi ludźmi, którzy są od nich różni. Zawsze kłócili się o to, czyj Bóg jest lepszy i zawsze mieli do czynienia z ludźmi, którzy zmieniają miejsce zamieszkania i nagle zaczynają mieszkać w ich kraju. Myślę, że najbardziej tragiczne pytanie, czy najbardziej tragiczny powód konfliktu to jest pytanie o to, czyj Bóg jest lepszy. Bo przecież to jest jedyne pytanie, na które nie możemy odpowiedzieć, na które nie mamy dowodów. I jedyny powód, dla którego zabijano w historii miliony ludzi. Na przykład w Grecji
takiej sytuacji moim zdaniem nie było, ponieważ w Grecji panował politeizm, a nie monoteizm. Bogowie mogli sobie współistnieć z innymi bogami, co więcej, nie byli wcale wyidealizowanymi postaciami, to byli częściowo bandyci, którzy bzykali wszystko, co im się nawinęło, więc byli do tego stopnia jak ludzie, że ludzie nie czuli się w obowiązku bronić ich w ten sposób. Myślę, że powinniśmy się wstydzić tego, że teraz używamy religii czy Boga jako pretekstu do konfliktu, bo przecież jak najbardziej w porządku jest mieć wiarę i wierzyć, ale nie w porządku jest starać się narzucić swoje wierzenia innym. Wierzenia to jest coś bardzo osobistego i nie powinny być podmiotem polityki i nie powinny być celem istnienia instytucji. Jeżeli powinniśmy po prostu, czyli ja uważam, że mogę szanować cudzą wiarę i szanuję cudzą wiarę, ale nie szanuję prób narzucenia jej innym. W przeciwnym razie, jeżeli Bóg stanie się czymś, co możemy próbować komuś narzucić, to będzie on największym, największym destrukcyjnym czynnikiem. Mity, które przecież tak często powtarzają się w literaturze, chociażby w moich pracach, wiele z nich mówi nam o tym, że powinniśmy wystrzegać się tego typu fanatyzmu, że powinniśmy się wystrzegać fanatyzmu w ogóle i że fanatyzm zazwyczaj skutkuje okrucieństwem. Mity mówią nam o tym, mówiły Grekom o tym, z praktycznego punktu widzenia, jak odnaleźć się w mieście, w polis greckim, czyli o tak naprawdę polityce, która wywodzi się z tego słowa. Mają bardzo praktyczny wymiar i literatura zawsze miała w pewnym sensie wymiar praktyczny. Jako pisarz mogę mieć nadzieję, że poruszę czytelnika i często od czytelnika słyszę, że płakali czytając moje powieści, ale ja mogę im odpowiedzieć, że wzajemnie. Ja byłem sam zszokowany, kiedy pisałem i kiedy prowadziłem badania przed napisaniem powieści tym, co mogło się wydarzyć bohaterce. Moim zdaniem bohaterzy literaccy pozostają z nami na zawsze. Bohaterzy tacy jak Hamlet, dlatego że są pewnymi modelami ludzkiego zachowania. Proszę Państwa, musimy kończyć powoli. Czy nie wiem, czy są jakieś pytania do Stefana Heldmansa? Dobrze, to jedno pytanie, umówmy się, bo widziałem w Pani oczach chęć za okularami ukrytą. Dlatego, że za chwilę zaczyna się kolejne spotkanie, które zapowiem. Więc jedno pytanie. Zapraszam Panią do nas, jeżeli mogę prosić. I za chwilę będziemy już kończyć tę część spotkań. Użył Pan określenia, musimy wykonać skok w wiarę, ponieważ to jest też hasło przewodnie jakby naszego festiwalu. Moje pytanie brzmi tak. Co Pan rozumie? Czym jest dla Pana wiara? Czy nie interesują mnie jakieś naukowe definicje i tak dalej? Dla Pana jako pisarza i jako człowieka, czy to duchowość, czy kultura, jak to rozumieć? To Pana zdanie. I try to understand faith as practical as possible. If there are two solutions and one is a negative one, haters will hate, I try not to do that as a solution. I try to be positive, which, of course, also in my country is called naive Gutmensch. But I'd rather be a good mensch if I can avoid violence. So faith is for me something as what I told you with Kierkegaard. Just begin with, start with yourself. Start with yourself when you see somebody, don't fall into hatred and don't fall into violence and don't fall into anxiety. So faith, let's keep it very practical and down to earth, then it works. If you talk about faith very abstract, I'm not sure it will help you practically in your life. Faith helps if you keep it concrete, I guess. Dla mnie rozumienie wiary ma taki wymiar bardzo praktyczny. Czyli na przykład, jeżeli mamy dwa rozwiązania danej sytuacji, jedno jest negatywne, na przykład nienawiść, a drugie jest pozytywne, to ja uważam, że powinniśmy wypróbować to pozytywne. I często takie osoby jak ja nazywane są tak zwanymi naiwnym goodmenschem, czyli takim starającym się robić dobrze, ale ja z drugiej strony wolę być uznawany za naiwnego niż pogrążyć się w nienawiści. Wiara to jest przede wszystkim rozpoczęcie od siebie, rozpoczęcie zmiany od siebie, nie pogrążenie się w nienawiści, nie pogrążenie się w strachu i lęku, bo jeżeli wiara stanie się dla nas pojęciem abstrakcyjnym, to myślę, że nie będzie nam pomagała na co dzień. Aby wiara była pomocna, to musi mieć bardzo praktyczny wymiar.
And to avoid one misunderstanding, I'm not a softy, praying, happy world of Benetton colors. I know it's a difficult world. I have no illusions. I tylko żeby wyjaśnić, ja sam nie jestem takim typowym, stereotypowym, miękkim, rozmodlonym człowiekiem z chociażby reklam Benettona. Zdaję sobie sprawę z tego, że świat jest trudny i skomplikowany. Proszę Państwa, za chwilę po drugiej stronie placu rozpoczyna się ważne spotkanie w ramach Human Meek, innej części spotkań w Generatorze Malta. Naszym gościem tutaj w Poznaniu będzie Anna Albot. To jest ta osoba, która wymyśliła Marsz dla Aleppo, Marsz osób cywilnych dla Aleppo. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że ta inicjatywa została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Więc myślę, że warto, jeżeli nie mają Państwo innych planów, nie idą Państwo do teatru na wojnie i terpentynę, nie mają Państwo w planie spotkań z przyjaciółmi i chcecie być z nami na Malcie, to zapraszamy na drugą część placu, tam się spotkać z Anną Albot. Tutaj obok, w takim infopunkcie, można kupić książki naszego dzisiejszego gościa, bo naprawdę, jak Państwo sami słyszeli, mieliście okazję przekonać i podczas czytania, i w czasie rozmowy, warto czytać jego książki. Dzisiaj gościem Festiwalu Malta był i wciąż jest Stefan Hermans. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Pani Ani za bezbłędne tłumaczenie długich naszych pytań i odpowiedzi.